kursom podstaw automatyki na studiach zarzuca się często, że podawana jest czysta teoria bez przykładów praktycznych dlatego, żebyśmy troszkę dotknęli rzeczywistości przygotowałem dla Ciebie tutaj bardzo prosty przykład praktyczny regulatora PID obiekt, który będziemy sterować to jest zwykły silnik prądu stałego taki, który wykorzystuje się w hobbystycznych robotach tu po lewej stronie widzimy układ zasilania takiego silnika. Zwykłe cztery ogniwa 1,5 V. Podpięte są pod mostek, który separuje nam główną część prądową od części sterującej. Idea jest bardzo prosta. Tutaj na wejście takiego mostka podawany jest sygnał prostokątny o zmiennym wypełnieniu i mniejsze wypełnienie takiego. Sygnału, czyli przez im mniejszy procent czasu mamy sygnał wy wysoki podawany tutaj na wejście tym większa jest średnia wartość napięcia podawanego na silnik i ten sygnał, tak zwany PWM, będzie tutaj generowany przez popularną płytkę Arduino, znaną hobbystom jest to płytka z mikrokontrolerem ATmega na płytce tej realizowany jest kontroler PID, teraz powiedzmy sobie jeszcze, jak jest realizowane tutaj sprzężenie zwrotne w tym układzie. Na wale tego silnika zamontowany jest tak zwany encoder. Mówiąc prosto jest to układ, który na każdy obrót tego silnika wysyła nam tutaj do naszego Arduino, określoną liczbę impulsów. Także jak nasz silnik się obraca, no to im szybciej ten silnik się obraca, to w danym czasie więcej impulsów jest posyłanym na ten Arduino. I w tym Arduino to będziemy mieli potem pokazane wgrany jest program, który realizuje tutaj taką dyskretną funkcję regulatora PID i ten regulator PID tutaj na swoim wyjściu, to jest ten pomarańczowy przewód, podaje nam sygnał PWM o określonym wypełnieniu. Który już bezpośrednio steruje szybkością obrotową silnika. Zobaczymy to sobie potem też na, na wykresach. Na razie chcę żebyśmy się przyjrzeli tej części tutaj mechanicznej. Uruchamiamy sobie Arduino. Obserwujemy, że silnik na początku kręci nam tutaj ze stałą szybkością obrotową. Kontroler PID jest tutaj załączony. Za chwilę zobaczymy sobie też to na wykresach. Kontroler utrzymuje tutaj stałą liczbę impulsów, równą 80. Jeżeli przyłożymy tutaj zaburzenie o takie symboliczne przytrzymanie ze stałą siłą tego koła, to kontroler będzie nam odpowiednio zwiększał wypełnienie podawane tutaj na wejście sterownika. Prędkość jest odpowiednio zwiększana, tak żeby osiągać docelową wartość. Zobaczmy sobie teraz na wykresie, jak nam ten kontroler tutaj działa. Niebieską linią będziemy mieli liczbę impulsów na enkoderze. No na razie silnik się nam nie obraca, więc niebieska linia jest na poziomie 0. Natomiast czerwona linia to będzie wypełnienie. Wypełnienie może się zmieniać tutaj od 0 do 255. Tutaj na początku, gdy silnik jest wyłączony, ale regulator PID jest już włączony, to podaje on maksymalne możliwe wypełnienie 255. Widzimy teraz, że jeżeli włączymy silnik, no to wypełnienie spadło. Natomiast tutaj mamy szybkość obrotową. Ona ma tutaj wartość tą docelową ustawioną na regulatorze. 80, tutaj jest pokazywane akład minus 80, to jest związane tylko z kierunkiem obrotu silnika. I teraz zaobserwujmy, co się dzieje, jeżeli przyłożę tutaj stałe zaburzenie do silnika. Przytrzymuję tutaj delikatnie koło silnika ręką, starając się utrzymywać. Stały nacisk. Widać, że ta czerwona linia się nam podnosi, wypełnienie nam wzrasta, natomiast linia niebieska cały czas oscyluje wokół tej wartości minus 80. Gdyby nie było reg regulatora PID, no to wtedy ta niebieska krzywa by się nam podniosła, występowałby błąd statyczny. Teraz z powrotem puszczam silnik, wystąpił pewien pik, ale regulator z powrotem doprowadził. Szybkość obrotową silnika do poziomu 80. Wypełnienie spadło. Znowu przykładam teraz bardzo mocne, bardzo mocną siłę. Do tego wypełnienie gwałtownie rośnie. Regulator, za wszelką cenę, stara się uzyskać tą średnią prędkość na poziomie, na poziomie 80. Widać, że no występują tutaj oscylacje. Przykład ten jest oczywiście prosty. Ja tutaj ten silnik trzymam palcami, więc siła, z którą trzymam, nie jest stała. Regulator jest tylko wstępnie dostrojony. Chcę Ci pokazać tylko zasadę działania. W tej chwili jeszcze raz puszczam koło zamontowane na silniku, pojawia się pik, ale z powrotem regulator sprowadza to do wartości średniej równej 80 i wypełnienie nam spada. Tutaj teraz jeszcze rzut oka na Kod tego programu, który realizuje nam regulację. Sam ten szkic programu dostarczony był przez producenta tego silnika. No jest to program, który realizuje tutaj regulację dyskretną PID. O, o niej jeszcze będziemy mówić. Ale ta regulacja dyskretna jest przybliżeniem regulacji ciągłej. Parametry, jakie tutaj zadajemy regulatorowi. No to jest set point, ta docelowa szybkość 80, którą chcemy osiągać. To jest ta wartość referencyjna. A w tej zmiennej mamy szybkość aktualną, która jest czytana z encodera w postaci liczby impulsów na zadany okres czasu. Regulator sprawdza różnicę pomiędzy tym set pointem. A aktualną wartością z encodera i na podstawie algorytmu PID wyrzuca nam na wyjściu wartość sterowania, która potem podawana jest już bezpośrednio na mostek sterujący silnikiem. Jeżeli jesteś zainteresowany, czy zainteresowana dokładnym programem, według którego pracuje regulator PID, no to podaję tutaj linka. Ten kod jest. Bardzo prosty. Mamy tutaj część proporcjonalną, czyli tą różnicę pomiędzy wartością ustawioną 80 minus wartość wejściowa na regulator, no to jest mnożone przez współczynnik KP i też linijka, która realizuje człon całkujący oraz człon różniczkujący wartości tych błędów. Mnożone są przez zadane współczynniki K i KD, i wtedy w przybliżeniu realizowane jest to, co chcemy, czyli sygnał wyjściowy tej postaci. Zobaczmy jeszcze w naszym przykładzie, co się stanie, jeżeli w pewnym momencie skokowo zwiększymy nasz sygnał referencyjny dwukrotnie. Na początku tutaj prędkość silnika była ustawiona tak, że na każde 100 milisekund. Enkoder wysyła 80 impulsów. A chcemy, powiedzmy, po 25 sekundach od uruchomienia silnika, skokowo zmienić nastawę prędkości na 160 impulsów na 100 milisekund. Zobaczmy sobie, jaka tu będzie odpowiedź. Na początku widzimy tutaj tą prędkość minus 80. Czekamy na podanie impulsu skokowego. Jest to tutaj zrobione programowo. Podany został impuls skokowy. Regulator PID zwiększył więc dwukrotnie prędkość docelową. No ale też, tak jak wynika z naszej teorii, no pojawiło się tutaj na początku pewne niewielkie przeregulowanie. I teraz silnik obraca się już z nową prędkością docelową. Nie omawiam tutaj wszystkich szczegółów technicznych, gdyż ten prosty przykład miał Ci jedynie zobrazować, że regulatory PID są czymś realnym. Mogą przykładowo posłużyć do stabilizacji prędkości obrotowej silnika, ale równie dobrze można w ten sposób regulować temperaturę jakiegoś zbiornika, ciśnienie i inne, inne parametry. Jeżeli masz tu jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach.